Cześć wszystkim, moi drodzy. Podobno najlepsza pizza to ta, która jest najbliżej nas. I nie mówię tylko o lokalu, ale także w dostawie. No bo jeżeli będzie jechało do nas mega daleko, to siłą rzeczy chyba coś się będzie z nią działo, ale pizzerie zapewniają. W lokalu tak samo smakuje jak w dostawie, jest identycznie. Jeżeli tak mówią, to w takim razie sprawdźmy. Na tapet bierzemy 3 pizzerie, będziemy sprawdzali temperaturę, czy jest wilgotna i oczywiście jak wygląda także smak. Dostawa i lokal. Zaczynamy. A to jest ten... No bond pierwszej ligi. Lecimy. Jeszcze tylko szybka adnotacja, zanim wybierzemy się na pizzę, że moi drodzy możecie wejść na Instagrama, bo tam będzie rzecz jasna background tego odcinka. Ciekawy, bo się ubieram, ale nie w skórę, a w koszulę, koszulkę, bieliznę. Pierwszą pizzerią, do której się wybierzemy, będzie Telepizza. I co ciekawe, jest to sieć restauracji założona w Hiszpanii. Wiedzieliście o tym? Już nie, ale już wiecie. W 1987 roku. No to co? Capricciosa 30. Poproszę. Wchodzę. Matko boska, co to jest za pogoda? Do cholery jasnej. To w takim razie musimy sprawdzać. Dostaliśmy także sos czosnkowy. Dobra, mam przygotowany oczywiście, tak jak wam mówiłem, termometr, więc zobaczymy, jaka jest temperatura. Myślę, że to jest jedna z najważniejszych aspektów dzisiejszego testu. Bardzo ładnie wygląda, a temperatura to 63 stopnie. Taka jest temperatura pizzy prosto z lokalu. Teraz zobaczymy sobie, jak wygląda samo ciasto. Wypieczone, nie jest mokre. Bardzo chrupkie ciasto, sos pomidorowy mało położony, a same składniki taki troszeczkę wątpliwej jakości. Tak mi się przynajmniej jak na razie wydaje. Niemniej jednak pizza jest rzeczywiście świeżutka, no bo zresztą została wyciągnięta prosto z lokalu, więc zobaczymy teraz sobie, jakby to było w przypadku, kiedy ona przyjdzie do domu. Drugą pizzerią, do której was zabiorę, będzie amerykańska sieć. Taki ładny był. Amerykański. Domino's. 1960 rok utworzenia tejże sieci pizzerii. No to jak taka tradycja musi być przepyszna. Sprawdzajmy. Ja pierdyle. Jak sami widzicie, Domino's pizza. Ciekawe, jak tutaj będzie. Otwórzmy wspólnie. Ładniej pachnie, ale i tak wydaje się delikatnie... biedna. Na razie, na pierwszy rzut oka zobaczymy. 37 zł ona kosztuje za 30 cm. No moim zdaniem cena jest niepowalająco, powalająca. Erudyta, nie? Ja pierdzielę. 55 stopni, no 56 stopni, więc jest o 4 stopnie chłodniejsza aniżeli ta z Telepizzy. Dobrze. Jak wygląda jej stan mokrości? To nie ukrywajmy, bardzo ważne. Super. No to pozostaje chyba tylko sprawdzić. Bardziej aromatyczna, sos pomidorowy lepszy, cieniuteńka, no takie jest ciasto standardowe. Lepsza. Lepsza pizza niż w Telepizzy. Intensywniejsza, aromatyczniejsza, taka niby amerykańska, ale jakieś konotacje włoskie również ma. I ostatnim lokalem, do którego chciałbym was zabrać, jest Da Grasso, czyli polska sieć restauracji specjalizująca się właśnie w kuchni włoskiej. W 96 utworzona, więc też spora historia przed nami do sprawdzenia. No to idziemy, tym razem jest w galerii. To pizza zdecydowanie największa spośród wszystkich, ale to i tak jest 30 cm. No dobra, to w takim razie temperaturka, włączamy termometr, pirometr i zobaczymy. 46 stopni, więc jest najzimniejsza spośród wszystkich, ale drogę, którą przeszedłem, też była najdłuższa, więc to trzeba zaznaczyć, żeby być wiarygodny wobec wszystkich. Dobrze, sprawdzajmy jej teraz stan zewnętrzny. Ok, nic nie ma mokrego, to bardzo dobrze, bo to jest jednak strasznie uciążliwe, kiedy pizza jest mokra od spodu. No dobra, no i teraz zobaczmy jeszcze smak. No zupełnie inaczej, bardzo dużo ciasta, ser też takiej wątpliwej klasy, bym powiedział. No nie, no pizza pod względem smaku jest niestety na ostatnim miejscu, ale jest też największa, to można jej powiedzieć. Dobrze, to teraz zmierzamy na to, aby zobaczyć, już dzwonią, więc do domu, bo w lokal. już znane. Pizzerki z lokalu przywędrowały do mojego lokalu, ale one już swoje zrobiły, zatem możemy je tutaj z boku położyć. Teraz króciutko na temat podsumowania takiego mega prostego. 63 stopnie było w Telepizzy, w Domino's 59, a w Da Grasso 46,5. I od razu do ceny, gdyż później aspekty będziemy sobie w kompleksowym naszym wspólnym końcowym podsumowaniu robili. Domino's 37 zł, Telepizza 22 i Da Grasso 28. No to teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało w dostawie, bo to jest główny temat materiału, lokal, a dostawa. Dzwonimy do Telepizzy, Domino's i do Da Grasso w jednym momencie. Zaraz zobaczycie. Proszę pana, chciałbym zamówić pizzę z dostawą. 30 poproszę capricciozy. Dobra, Telepizza zrobiona, Domino's. Witamy w Domino's Pizza. Dzień dobry. Proszę pani, chciałbym zamówić pizzę z dowozem, capriccioza 30. 13. C jak cement. Tak. Zamów dużą pizzę w cenie średniej przy zakupie litrowej butelki Coca-Cola. Nie chcę. Kalendarz promocji do... 30 capricciosa. To będzie 33,70 i myślę, że około godziny. Dobrze. I kartą zapłacę przy odbiorze. Kartą. No właśnie miałam pytać. No, działamy na tych samych falach. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Ja również. U ciebie czy u mnie? Spłacę z pizzerii! Dobrze, Da Grasso, Telepizza i Domino's zamówiona. No to teraz oczekujemy, zobaczymy, kto będzie pierwszy, chociaż dysproporcja odległości jest dosyć znaczna, więc myślę, że to nie będzie aspektem głównym, a w jakiej kondycji przyjedzie pizza i oczywiście w jakiej temperaturze. To później. Dzień dobry. Dzień dobry. Jako pierwsza przyszła Domino's. No dobrze, no to w takim razie teraz musimy zobaczyć, jaka jest temperatura pizzy. Na początku oczywiście luknijmy, czy się niczym nie różni. Tak prezentuje się Domino's. No powiem wam, że jest różnica. I już ją widzę nawet teraz, tutaj w postaci pizzerki. Ciepłota, ojojoj, 38,3, a wówczas było niecałe 60. Także, moi drodzy, no jest olbrzymia różnica. Dobrze, czy jest mokra? Nie. Tutaj widzę, że również, ale temperatura, no, zupełnie inna. I w ogóle sama pizza wygląda, no, inaczej się prezentuje. A jeżeli chodzi o smak, no to zobaczmy. Ser stał się taki bardziej gumowy. Już się tak nie rozciąga, tylko taką strasznie twardą konsystencję przybrał. No, jest ewidentnie inaczej. Kurczę, powiem wam, że tak na takiej krótkiej przestrzeni czasu, czyli nie wiem, no 2 godzin, to rzeczywiście te różnice można mieć w głowie, bo niedawno jadłem tak, a teraz już jem tak. No ciekawe, bardzo ciekawe, no to oczekujmy na kolejne pizze. Tutaj można ocenić, że jest gorzej aniżeli w lokalu. Co będzie dalej, zobaczymy. Dzień dobry. Tak właśnie nie wiedziałem, czy ktoś pukał, czy nie. Chyba cieplejsza. Da Grasso, jako druga przyjechała, to zobaczmy może, jak wygląda w środku, prawda? No to bardzo proszę. I tak wygląda pizza z Da Grasso w dostawie. Wydaje się, że jest chyba, kurczę, najbardziej podobna. Znaczy na razie jako druga przyjechała, więc ciężko mówić. Temperatura? Włączam moje hiperturbo dobre urządzenie i mierzymy. 41 stopni. Taką temperaturę ma pizza w dostawie, więc jak możemy zauważyć, jest ona niższa. Czy to było naturalne? Oj, troszkę mokra jest. Tutaj na środku widzicie? Ciasto w ogóle na rantach jest bardzo jakby takie niedopieczone, mam wrażenie. A smak bardzo nie różni się od tej, która była od razu z lokalu. Niemniej jednak nadal nie jest to smak, który nie do końca odpowiada. Jest bardzo dużo ciasta, bardzo dużo tego ciasta jest. Oczywiście to jest według moich kubków smakowych, niekoniecznie one muszą być takie same spośród was. No dobra, zobaczymy ostatnią, która ma przyjechać. I cała gadanka Telepizza, to była Domino's, a na Telepizzę właśnie czekamy. Dobrze, no to chwila i powinniśmy się zobaczyć. Dzień dobry. Dzień dobry. A to pan znowu. Tak? A, tak zgodniałem. Dziękuję, cześć. To pan znowu. I tak wygląda Telepizza. Najmniejsza spośród wszystkich, ale wydaje się bardzo podobna jak ta, którą otrzymałem w lokalu. No może delikatnie jest bardziej przypieczone i ser osiadł, ale wygląda korzystnie. Ciepłota? Już sprawdzamy. 38. 8 stopni, równiutko tyle ma, więc chyba jest najzimniejsza spośród wszystkich. Niedobrze, niedobrze. No dobra, sprawdzamy wilgotność podanej pizzy. Oj, przepraszam, telepizzerko, co ty robisz? Bardzo dobrze. No tutaj narzekać nie ma, że delikatne są plamki, ale wydaje się, że jest bardzo dobrze. No kurczę. Powiem wam, że wygląda naprawdę bardzo podobnie jak ta, którą otrzymałem bezpośrednio z lokalu. Nie odczuwam, że jestem poszkodowany tym, że faktem, że zamówiłem ją do domu. No dobra, smak identyczny tak jak w lokalu. Ciasto nie osiadło. No ten ser taki... No ale dobra, okej, wszystko wiemy, co się dzieje, to teraz zaproszę was w takim razie na podsumowanie wszystkich. Zwierzymy tabelka, rzecz jasna, za chwilkę. Tak sobie siedzę i dumam, czy Telepizza, czy Domino's, czy może Da Grasso. I wiecie co? Temperatura w lokalu najwyższa była w Telepizzy, okej. Ale z kolei smak był najlepszy w Domino's, ale z kolei cena była najgorsza w Domino's. Da Grasso największy rozmiar, później w dostawie. Najcieplejsza przyszła w Da Grasso, najlepszy smak znowu w Domino's, najdroższa w Domino's, a Telepizza najtańsza. No właśnie, no nie jestem w stanie określić, czy Tele, czy Domin, czy Da Grasso będzie jednak tą pizzą najlepszą. No bo tak jak mówiłem, jedna to ma, a druga ma to, więc wolałbym chyba uciec od odpowiedzi i to, żebyście wy wybrali, którą pizzerię uważaliście na podstawie tego materiału za tę najlepszą. Albo macie może swoją własną predykcję, albo już smak wyrobiony i będziecie mogli napisać to w komentarzu, który oczywiście wszystkie, ale to wszystkie przeczytam. Ponadto byłoby mi naprawdę mega, mega miło, jakbyście wrzucili kilka tysięcy łapek w górę i wpadli na Face'a i na backgroundowego Instagrama, bo tam naprawdę pokazuję całego siebie. Tak jak pizza, jestem położony na patelni. No to wejdźcie i zobaczycie. I oczywiście pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i widzimy się już w kolejnym odcinku. Dajcie znać, co byście chcieli. A teraz już smacznego, trzymajcie się moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Było miło, smacznie, przyjemnie. Jeżeli się ze mną zgadzasz, zasubskrybuj na górze i się nie bój. Tu produkcja i tu po subskrypcji. Cześć!